linoryt, tylko artysta wie, co on przedstawia w takiej fazie, prawda? Tak. Ta praca ma nazwę, ma swój tytuł? Tak, to jest fragment stodoły wiejskiej, starej, takiej 200-letniej. Gdzieś odkryłem ją na Pomorzu i właśnie robiąc różne detale, to jest taki detal ze światłem. Od 89 roku, jak zrobiłem swoją pierwszą aquafortę, no to będzie teraz ile? No 33 lata. Takiej autentycznej, ciężkiej pracy przy aquaforcie, przy tych innych technikach. Później się pojawił linoryt, czarno-biały, kolorowy, wielkoformatowy. Teraz zaczynam się bawić powoli w litografię. Sztuka dla mnie jest takim zajęciem, że ja w ogóle nie... Ja wiem, że to... Są różne apanaże w związku z tym, ale robię swoje po prostu, tylko tyle, na co mnie stać, to robić swoje. Więcej już nie potrafię znajdować jak gdyby czasu na takie, ja wiem, doganianie, przeganianie. Nawet nie wiem, na czym to polega. Po prostu trzeba być sobą. Pędzlem, który po prostu gdzieś tam gładzi tymi szmatami, to trzeba wytrzeć. To nie jest takie raz i koniec. To jest taka, nie dość, że to zrobisz najpierw w wosku, później wytrawisz i nie wiesz, co ci się wytrawi mimo wszystko. Jestem często właśnie tak, jestem zaskoczony, że po prostu, o, tu mi się nie dotrawiło, o, tu się przetrawiło. I teraz człowiek mówi, no dobra, ryzykujemy, co wyjdzie, to będzie wtedy, no może to jest to, że ten kwas ma też prawo głosu w tym całym zjawisku i on jak gdyby decyduje. Później już nie jesteś zdany na chemię i potem co z tego, co zostanie, zaczynasz, że tak powiem, kształtować tą grafikę. Jak wyjdzie, to jesteś szczęśliwy. Nie? Najgorszy jest suchoryt, bo on po 5 grafikach w zasadzie traci swoją jakość tej linii suchej, czyli jak gdyby tym dłutem graficznym. Trzeba tam podkreślić parę linii, a za chwilę go nie ma i znowu już trzeba coś szukać. Nie? Mhm. Jeszcze trochę muszę powałkować. Czyli czasami o arcydziele na przykład decyduje pewien rodzaj przypadku? Tak. Błędu nawet? Tak. Przede wszystkim. Znaczy, ja uważam, że właśnie błąd w sztuce to jest całe dobrodziejstwo, jakie może się trafić człowiekowi, artyście. Im więcej przypadku, tym ten przypadku, który potrafisz go, że tak powiem, inteligentnie zauważyć, bo obserwujesz, co się dzieje. Nie ma nic gorszego, jak po prostu sobie coś wymyśleć i wyjdzie tak samo, jak to, co wymyśliłeś. To w ogóle, to może być produkcja telewizorów, ale tu w tym momencie jest cała zabawa w tym poszukiwaniu. Grafice to jest tak, że są ludzie, którzy czują tą grafikę. Ich jest niewielu. Natomiast jest dużo grafików, którzy robią tą grafikę. Ale obserwując na przykład te prace, czasami mam takie wrażenie, że po prostu ktoś nie czuje w ogóle tego. Jest to, jest fajnie wszystko, ale takie gdzieś obok, nie? Czegoś brakuje, nie? Ale są takie prace graficzne, że po prostu one ciągną, po prostu podchodzisz i po prostu się rozpływasz, jak to jest zrobione, jaki to ma po prostu, wiesz, smak. Jeszcze tutaj ma parę kropek, aczkolwiek to można je wytapować, nie? Taki linoryt to też jest, może tak zażartuję, ale też taka nobilitacja linoleum, prawda? No niestety tak. Takie coś z podłogi, nie? Takie coś gorszego, a tu właściwie wyniesione na wyżyny. Nie wiem, czy Picasso zaczął robić te linoryty. Zresztą ja mam z tej firmy, którą
której używał dłut, która w Szwajcarii, która działa do tej pory. Kupiłem sobie cały zestaw 20 dłut, którymi Picasso właśnie też takie sześciokątne. Świetne są. No to też to jest wycinane. I powiem szczerze, ale to jest właśnie z niczego zrobić coś. To jest cała filozofia. Że tu, ja przećwiczyłem kolor w linorycie. To jest nawarstwianie tych warstw, 8, 2, 4, 6, lekkie nabicie, mocne nabicie koloru. To wszystko ma taką swoją, ja bym powiedział, taką, później to się zbiera do kupy i powstaje na końcu taka razem, taka ostatnia odbitka, czyli to ósma warstwa i wtedy dopiero człowiek, człowiek ma taką satysfakcję, że przemęczył się te 3-4 miesiące i udało mu się zrobić tą... Nad jedną pracą, tak? Tyle to wymaga czasu. Tak. Ja czasami robię na przykład 3-4 odbitki i patrzę, co się dzieje. Jest wszystko w porządku i robię następną, bo nie ma czasu, żeby się, że tak powiem, gloryfikować nad grafiką i tam klepać po klatce piersiowej ze szczęścia, tylko po prostu zrobię się, to jest to fajnie. Tu mam ten. Miałem taki cykl, kosze. Zacząłem go w 2000 roku. Robiłem je 20 lat. Zrobiłem 100 matryc. 20 lat robiłem. Nie codziennie, tylko przez ten okres czasu. I nie sprawiało mi to szalonej nudy. Wręcz przeciwnie, ja to wysyłałem na różne konkursy. Na międzynarodowe nagrody dostawałem. No bo każda matryca to jest kolejna praca, prawda? To jest kolejny pomysł. Kolejny temat, krok do przodu, że tam się po prostu... Można powiedzieć, o, zrobiłem tak, a teraz zrobimy tak, a teraz poszukamy tak, a może coś takiego. I ten koszyk do kartofli, który tam zawsze przynosiłem do pani Ani, jeżeliśmy fotografowaliśmy po 600 zdjęć z tego koszyka. Na różne sposoby już odkładaliśmy i tam wybieraliśmy na przykład 2-3 zdjęcia, które były fajne. Ale to w ogóle jest bardzo ciekawe, że pan w swoich pracach jakby używa jako obiektu, który jest potem przetwarzany. Właśnie takie przedmioty zdawałoby się zwykłe, zużyte, czy stara stodoła, czy jakieś właśnie rozprute kosze, czy jakieś mocno uszkodzone przez robaki warzywa, prawda? Bo to jest i o przemijaniu właściwie. Właśnie to jest ten taki rozpad i życie. Taki element naszego, że tak powiem, obecności, siły i utraty tej siły. Jak gdyby to wchodzenie i schodzenie, jak gdyby ten świat jest zamknięty w takim kole. I szukam, myślę, że to we wszystkich, no nie wiem, no w kolorystach, no nie wiem, we wszystkich znajdujemy jakąś ideę. Ja znalazłem tą ideę taką właśnie, taką inspiracją było dla mnie właśnie przypadkowo, zupełnie przypadkowo, nie pomyślałem sobie, gdzieś tam byliśmy w jakimś archiwum i znalazłem ten kosz do kartofli. Pierwszy robiłem 4 miesiące. Później za to dostałem nagrodę i ktoś do mnie, jak odbierałem tą nagrodę, mówi: słuchaj, ale powiedz mi, co to jest? Ja mówię do niego, to jest kosz do kartofli. Takie oczy zrobił, zdziwiony. Mówię, no dobrze, no, może być kosz do kartofli. No. Ale przerobiony go na różne sposoby, to tak jak tą stodołę, to wsiedziałem do niej w środku i któregoś razu te szpary, te światła wpadające. To wszedłem do kurnika, gdzie po prostu były dziury, takie wywietrzniki i tam kury siedziały. No to tam, wiesz, robiłem frotaż, żeby po prostu szybko zanotować całą historię i powstały właśnie wywietrzniki na ten temat, też taka cała seria. Fascynuje pana trochę zachowanego czegoś takiego w dobrym stanie, ale reszta już jest jakby nieprzewidywalna i taka plastycznie ciekawa, prawda? To znaczy ten element erozji, niszczenia, to jest w ogóle coś pięknego. Tutaj czasami chodzę do takiej starej chałupy i tam obserwuję mury na przykład, nie? Tą strukturę nie z cegły, tylko tego wapnia, kamienia, tam jakieś... wewnątrz tej konstrukcji, tam załóżmy jakiejś szkieletowej,
typowo wiązanej, to jest tak piękne, tak ulotne, że tego nie ma, że tu w zasadzie teraz wszyscy leją beton, żeś moi, coraz tam wypasione te chałupy, a tam gdzieś w lesie stoi coś takiego, gdzie ludzie mieszkali. Bo ważną rzeczą w ogóle w tym jest czas, który po prostu jest tym elementem, który wszystko sprawdza. Nas, naszą sztukę, sprawdza świat, buduje ten świat, niszczy ten świat właśnie poprzez czas. Że czas jak gdyby nawet 2 lata to jest duża różnica, nie? To człowiek nie może tego zatrzymać, tego zjawiska, nie? Ale sobie też pan robi zdjęcia portretowe i się cieszy na przykład, że się zmienia, że ten czas już tam na przykład gdzieś się odcisnął? Nie wiem, tu jest opałko, zaraz się kłania, nie? Te liczone obrazy i tak dalej. Ja powiem szczerze, ja z tym problemem nie mam. I nie robię sobie żadnych tam, że tak powiem, dokumentacji samego siebie. Jest to dla mnie, można powiedzieć, proza życia. Bardziej interesuje mnie to, co mnie otacza, jakie to jest i jaki ja jestem w stosunku do tego. Do tego. No, człowiek mnie interesował kiedyś, figurację uprawiałem dość namiętnie. Ale jak gdyby tutaj, jak gdyby on przestał dla mnie mieć taką wartość swoją. Nie wiem, zatracił autorytet, zatracił moralność, zatracił dużo rzeczy. Ja nie mówię jako całościowo, jak gdyby tutaj, jak gdyby uciekłem w naturę. Zaczynał pan od wieży Babel, która jest takim ważnym elementem w pana twórczości. Ja tak się zastanawiałam właśnie, czy pan znowu po nią sięgnie, bo ta symbolika wieży Babel dzisiaj, w tym co się dzieje, prawda? No, tak. To ona jakby szczególnego znaczenia nabrała. Tak, ona teraz nabrała takiego jak gdyby swojego znaczenia i ta przypowieść. Jeśli ktoś nie rozumiał, to widzi, jak to może być w działaniu, prawda? Jak to pomieszanie języków i ta tragedia, że nie jesteśmy zgodni, że jesteśmy właśnie nastawieni przeciwko sobie, jakie to jest bolesne i nie kształtuje, buduje, tylko niszczy. Uczy pan w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku? Tak. I czy młodzi ludzie garną się do takiej grafiki właśnie, która wymaga rzemiosła, wiedzy, cierpliwości, nie tylko talentu, ale też i cierpliwości? Ja zawsze mówię, że trzeba kochać grafikę. To jest taka miłość nieodwzajemniona, gdzie po prostu dajesz z siebie wszystko, dostajesz prawie nic. Może to banał, ale gdzieś coś takiego jest. Czyli to że dla masochistów bardziej? Może nie aż tak, ale masz taki wilczy apetyt, że po prostu co powstanie następnego. Ja mam cały czas pomysły i to jest najgorsze, bo po prostu mi brakuje tych matryc, żeby je po prostu realizować. Nie interesują mnie te ideologie, koncepcje graficzne, jakie mają być teraz grafiki, co ma być. Robić te wszystkie zdarzenia, nie? Artyści to wiemy, że wytyczają kierunki, są w awangardzie, to oni właściwie zaczynają pewne mody i to jest jakby jeden typ twórców, tych takich odważnych, śmiałych, którzy wychodzą przed szereg, bo nie oglądają się na innych. Ale też jest cała masa takich artystów, którzy właśnie płyną z nurtem. Tak. I robią pracę, bo one się dobrze sprzedają na taki, a nie inny temat na przykład. To chyba nie jest dobre dla sztuki. No, znaczy, tym artystom, którym się wydaje, że jak oni się dobrze sprzedają, to są dobrymi artystami, to Panie świeci nad ich duszą, bo to nie łączy się jedno z drugim, nie ma nic wspólnego. Ale w takim potocznym rozumieniu, to jest wszechobecny gdzieś tam w mediach, w galeriach, sprzedaje się i chwalony, pieszczony, prawda? To znaczy, że dobry. Jest dobry na pewno w tym czasie, ale ja mówię o czymś takim, myślę o czymś takim, że istotą jest właśnie ten czas, kiedy go już nie będzie i nie będzie już chwalony, ani widoczny. I ktoś, czy w ogóle sięgnie lub będzie tak bardzo, że tak powiem, poszukiwany. No, proszę poczekać na takim zdarzeniu z tym Andy Warholem i z Marilyn Monroe, że nagle te dwie gwiazdy
połączone na tym sitodruku na płótnie 100 na 100 oczywiście osiągnęły 190 milionów dolarów. No jest to zakręt w głowie, wiesz, no ale Van Gogh też nic nie sprzedał za życia. Mhm. Theo mu pomagał, a teraz te obrazy przecież chodziły w 45 milionach. Mhm. To było już coś, a teraz już 200 milionów dolarów i tak dalej. No. A gdyby się pan w takich ilościach sprzedawał, to co by było? Nie, mi tego, na całe szczęście mi to nie grało się. Bo to jednak ja mam takie zamówienie na 100 grafik najwyżej, uh-huh. Nie więcej. Zaczął pan od rzeźby, potem przeszedł pan na malarstwo i grafikę. Oczywiście nie zarzucając niczego, bo przecież jakby te umiejętności pan ma i talent też, ale ciągle pan szuka, ciągle się pan rozwija, ale właśnie w obrębie tego, o czym mówimy, tego takiego gruntownego, podbudowanego dobrą tradycją w takim właśnie rzemiośle. No, można powiedzieć takim konwencjonalnym, może jestem artystą, nie prawdziwym chyba. Awangardzistą, ale jeżeli się łapię na 300 grafików światowych, a zdarzyło mi się, no to wystarczy chyba, nie? No przecież nie będziesz udowadniał, że po prostu zawsze jesteś dobry. Raz wystarczy, a później robisz swoje. Nie, nie ma pan takiej sytuacji, że zostanie pan zdemoralizowany? Zdemoralizowany? No. Ale czym? Pieniędzmi? No nie. Kobietami? Nie. Zepsuty. To bym chciał. Jakby tutaj na przykład, nie wiem, miał pan taki cały kombinat, żeby przychodzili, tylko produkcja by szła i odbitki, miałby pan swoich pracowników, pan by tylko się zajmował. Ja powiem szczerze, chciałby pan? Spróbować tak, ale na dłuższą metę to nie wiem, czy ta fabryka Urhola aż była taka szczęśliwa, ale zrobił swoje. No, artysta właśnie to jest taki pojedynczy traper, który gdzieś tam chodzi po Alasce i sam dłubie, sam zje i sam zastrzeli. Nie? To coś takiego jest w tym, mówimy o tym indywidualizmie i tak dalej, ale taki jest taki zawód samotnika. Generalnie to wymaga chyba samotności, tak? To znaczy... Jakiegoś skupienia, jakiegoś rozmowy ze sobą samym i nawet. I tak, i nie, bo to jest różnie. Ja już w różnych fazach pracowałem. I w zespole, i sam, i w duecie, to wszystko jak gdyby przerobiłem. Jeżeli jest okazja, to możemy sobie tam podziałać wspólnie, nie? Tam, gdzie, ale to ja nawet jak działamy wspólnie, to każdy się zaszyje i robi swoje. Odbijemy, tak? Tak, ten no to linoryt. Się bierzemy za to, bo farba nam zasnie. Tak, i zawsze jest tak, czy najczęściej, że szukamy jakiejś prawdy o artyście w jego pracy. No. I zobaczymy, ile będzie takiej prawdy o panu Dariuszu Syrkowskim w tej odbitce. No, sam jestem ciekaw. No właśnie. Rzucam. O, tak jest najlepiej. Dobry nacisk. Tu można sobie. To jest też wygodne. Przesunęłaś. To jest właśnie stodoła. Tak mi się wydaje. Kiedyś dzieci do mnie przyszły zobaczyć moje prace i widziały żyrafy, słonie. A tam zupełnie byłem zaskoczony tym, że takie abstrakcyjne rzeczy robiłem, że one po prostu tak, one tak fajnie chłoną sztukę, mówią o tym. A gdyby miał pan dokończyć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? No właśnie, sztuka. Czym jest sztuka dla człowieka? Dla pana. Dla mnie? Mhm. No niestety, dla mnie to jest wszystkim.